Dzień dobry, Katarzyna. Cześć, cześć. Dzisiaj przychodzimy z filmem na temat... Dzisiaj przychodzimy z filmem na temat 35-lecia adopcji. Mojej adopcji. Tak, możesz mówić ciutek głośniej, chociaż jesteśmy w miejscu publicznym, ale żeby cię słyszeli. No, 35 lat adopcji mija 21 kwietnia. Był to rok 1988. Przybyłam do Torunia mając 2 lata, rozwojowałam na etapie 4 miesiące. Czyli leżałam, nie mówiłam, nie chodziłam, nie wchodziłam w relacje, nie jadłam samodzielnie. To jest taki noworodek. Wzor tego czasu się zmieniał? No dużo się zmieniło. Jestem samodzielna, niezależna. Trudności z poruszaniem się wynikające z najgłębszej postaci pasu alkoholowego zespołu płodowego, który przybrał postać dziecięcego porażenia mózgowego, no jest przez całe życie, tak? Ale głowa jest na miejscu, uczucia są na miejscu. Dokładnie. Tak, właśnie się śmiałyśmy z mamą, moją Katarzyną, że właściwie znamy się od lat. Dzisiaj był u nas, jest u nas mój brat Paweł i to właśnie dzięki niemu on zaczął wiedzieć dziurę w brzuchu, że ma dzidzie, że ma coś malutkiego i rodzice zaczęli szukać. Ja nie podlegałam w tych latach adopcji, mój tata zawalczył, znalazł mnie w Łodzi. I tak to się wszystko zaczęło, tak? No, problemy są, będą i były zawsze, tak? Tylko, że inna skala, tak? Myślę, że świadomość alkoholowego zespołu płodowego i porażenia mózgowego i cukrzycy to jest mieszanka wybuchowa. Więc pytają się mnie ludki, po co oni sobie adoptowali, znaczy lekarze odradzali, tak? Po co moi rodzice adoptowali? No bo tutaj zwyciężała miłość i chyba relacja też z Bogiem, tak? Bo moja mama powtarza, że gdyby nie wiara i koło ratunkowe w odniesieniu się do Boga, no tej decyzji o adopcji by nie było. No a później przyszły adopcje, jak miałam 16 lat, Ewy i Julki, dwóch sióstr. No a po latach, no to wiecie, ja nie mogę adoptować dzieci ze względu na sprawność, więc zajęłam się rebarningiem, to jest jedno. A drugie zaadoptowałam psa Bubusia. No i myślę, że to był taki bardzo symboliczny wymiar, tak? Bo adopcja jest ze mną od korzeni, tak? Pytali się mnie niektórzy, co z moimi rodzicami biologicznymi, tak? Mama zmarła, jak miałam 6 miesięcy, tata był nieznany, ale mama mnie jednak urodziła, tak? Więc jednak dała mi tą szansę na życie. I tak jak mówiłam tutaj w tym poprzednim filmie o wybaczeniu mamie biologicznej picie w ciąży, no to jest tak samo, tak? W sensie ja się cieszę, że mimo że jest trudno, życie jest piękne. I myślę, że tutaj zasnu to jest tylko taki dodatkowy jakby przygoda, tak? Ja nawet nie traktuję tego jako porażkę, nie wiadomo, chorobę, tak? Tak, po prostu jest częścią ciebie. Tak, tak samo jak cukrzycę z cukrem, 324. A powiedz mi, tak mi teraz się nasunęło pytanie,
Jak ty zostałaś adoptowana, to tak jak mówisz, byłaś na poziomie 4-miesięcznego dziecka. I jak to było na przykład z informowaniem ciebie, że jesteś adoptowana? Pamiętasz ten moment? W sensie, tak. Czy rodzice od razu mówili? Rodzice nigdy nie ukrywali faktu, że ja jestem adoptowana. Zawsze były rozmowy, zawsze były oczywiście przygotowywane rozmowy. Tak, pod, tak. Względem dojrzałości emocjonalnej. Z tego co pamiętam, to nigdy nie ukrywali faktu. A pamiętasz, kiedy ci powiedzieli, czy nie? Chyba jak miałam 11 albo 12 lat. Okej, okay. Dobra. Nie, bo tak w sumie może to być interesujące. Nie, no ale z tego co pamiętam, tak? Ale jasne. To by trzeba było informacje od mamy. Od mamy, tak, bo ja mogę nie pamiętać, więc to jest tak. Przykładowo z tego, co mi się kojarzy, tak? Dobra. A powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś, jakby to nazwać, nie zalecenie, albo jakąś wskazówkę, albo jakąś radę może dla rodziców, którzy chcą adoptować, którzy się może boją właśnie, no bo wiadomo, że każdy by chciał mieć zdrowe dziecko, nie? No bo to jest jakby ten... No tak, zdrowe dziecko tak, ale słuchajcie, no właśnie. Ośrodki adopcyjne nie informują albo nie wiedzą, że dziecko jest albo po traumie wczesnej dziecięcej, albo na FAS, albo... No ma jakieś tam problemy, tak? Nie mnie oceniać. Ja jednak wychodzę z założenia, że trzeba iść za potrzebami swoimi, tak? W sensie, jeżeli dziecko potrzebuje, czy osoba dorosła, tak jak w moim przypadku, treningu z rebornami, to trzeba tym iść. Jak dziecko potrzebuje na przykład mieć jakiegoś zwierzaczka, tak? Świnka. To on go nauczy odpowiedzialności, planowanie. Tak, ja myślę, że tutaj jest potrzebny system wsparcia tych rodzin, bo tak naprawdę bardzo często jest tak, że ci rodzice, którzy decydują się na adopcję, nie w pełni świadomi, że dziecko może mieć problemy wynikające z przejść czy z trudnych warunków domowych. Może mieć problemy, ale no ta relacja i bliskość i budowanie zainteresowań, tak jak robił nasz świętej pamięci tata, no to jest okazja do tego, by tą relację zbudować, tak? Tak samo jak czy przejazd, czy spędzanie czasu, czy nawet nie wiem, czy widzieliście te jajka, co robiłam na święta, to robiłam je z mamą. No i to też był super czas, tak? W sensie, mimo że już jestem dorosła, ale takim mitem jest to, że osoby z niepełnosprawnością nie mogą mieć marzeń, celów i instynktu macierzyńskiego. Ja jestem właśnie po rozmowie z panią Barbarą Smolińską, rebornerką i mamą panią Aleksandrą Sielańską. Ona prowadzi blog Mama Terapeutka. I ona właśnie mówi, że podążanie, w jakiej sytuacji się znajdujesz tu i teraz, to jest dbanie o swoje potrzeby i nic innego, tak? Więc myślę, że tym trzeba tropem pójść. Fajnie oczywiście by było, gdyby się zostało rodzicem, tak? No ale mierzmy siły na zamiary, tak? W sensie takim... Ja nawet czasami mojego bubusia nie jestem w stanie ogarnąć, jak mi weźmie, słuchajcie, staniki, majtki i nie wiadomo co jeszcze. Chociaż jest bardzo kochany, tak? Ale już go uczę spania w przedpokoju po prostu, bo dziurę w prześcieradle też taką robi. On wszystko lubi gryźć, właśnie i teraz jeszcze może kupić kości. No bo mówię, bo Bóg też potrzebuje uwagi, tak? Dokładnie.
Dobra, to co, podsumowując ten film? Podsumowując, adopcja, no to jest piękne też spotkanie z drugim człowiekiem. Dokładnie. Jesteś komuś wdzięczna? No, jestem wdzięczna moim rodzicom, tak? Jestem wdzięczna tacie, który na pewno czuwa w niebie, mamie, która jest na ziemi i razem ze mną ogarnia. Mama się wczoraj śmiała, słuchajcie, cukier był 515 na 3. Mama mówi, kurczę, ja tylko czekam, aż on się zmieni do 38 mg. I tak tylko czekamy, w sensie pół żartem, pół serio oczywiście. No sytuacja jest taka, że nie wiadomo, co będzie dalej, więc kochani, mobilizacja, uruchomiamy zbiórkę. Ona jest uruchomiona. Także udostępniajcie, podawajcie dalej, obserwujcie bloga, wracamy do teatru, jeżeli mnie nie kopnie skierowanie w szpital, trzymajcie kciuki. Dokładnie. Działasz pełną parą. Działam. I wkraczasz w kolejny rok adopcyjny. Tak. Dokładnie. Znaczy za tydzień jeszcze zrobimy film, we wtorek pewnie, bo może spytamy się o wspomnienia mojej mamy. I po prostu włączymy to jako jeden taki materiał, może pójdą dwa. No bo to jest fajne wydarzenie. Dokładnie. To jest fajna rocznica, to jest fajne wydarzenie, cudu spotkania, tak? Z miłości. I życia. I życia. Dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Pa.